No, w moim odczuciu wpływa i to dość znacznie, gdyż pozwala szybciej ładować się stronie, co jak wiemy wpływa na konwersję. Im dłużej strona się ładuje, tym więcej użytkowników odpadnie jeszcze na etapie wczytywania się strony, więc nawet nie mamy szansy przedstawić naszej oferty. Wybór dobrego hostingu gwarantuje to, że przynajmniej na tym etapie użytkownicy nie zrezygnują z zakupu na naszej stronie. Nie miałem przyjemności dużo pracować na Universalu, dlatego darzę taką sympatią Google Analytics 4. Ja tam się dobrze poruszam. Dla mnie te raporty są jasne, proste i uważam, że każdy się tam odnajdzie w jakiś sposób. Oczywiście dla tych osób, które wcześniej pracowały na Universalu, może być problem z przeskokiem, z tego względu, że Google Analytics 4 ma pewne ograniczenia. Nie ma tak dużo możliwości konfiguracji, jak było w poprzedniej wersji, ale jest to uproszczenie na korzyść, w ukłon w stronę przedsiębiorców, którzy nie mają czasu zagłębiać się w konfigurację, a raczej skupić się na analizie danych. Od treści na stronie, czyli dobrej segmentacji produktów, żeby te kategorie odzwierciedlały faktycznie stan produktów, żeby te kategorie były w miarę, może nie bardzo drobne, ale żeby duże kategorie podzielić na mniejsze segmenty, stworzyć dla nich opisy kategorii, zająć się opisami produktów, stworzyć indywidualne zdjęcia dla tych produktów, może jakieś nagrywki wideo, tak żeby zachęcić klienta do zakupu, a przy okazji nakarmić algorytmy informacjami o produktach i usługach.